Czy reprezentacja Francji była z góry skazana na porażkę jeszcze przed rozpoczęciem się serii rzutów karnych o miano Mistrza Świata i dominacji przez najbliższe 4 lata na arenie międzynarodowej? Tak. Zapraszam na mój materiał, w którym pokrótce omówię serię rzutów karnych, która miała miejsce w finale Mistrzostw Świata pomiędzy Francją a Argentyną. Słuchajcie... Ee... Przygotowałem grafiki i od razu przechodzę do rzeczy. Seria rzutów karnych pomiędzy Francją a Argentyną. Pierwszego karnego strzela reprezentacja Francji. Do karnego podchodzi Kilian Mbappé. Kilian Mbappé strzela bramkę. I nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ strzelił w tym spotkaniu jeszcze dwa rzuty karne. E, mentalnie mega kozak, mega gość. Strzela e, bramkę trzeci raz z rzutu karnego, nie pęka, zdobywa ważną bramkę dla zespołu, ale nie ma się co dziwić. On na 27 wykonanych karnych strzelił aż 21. To jest 78% skuteczności wykonywania rzutów karnych. Drugi do karnego podchodzi Leo Messi. I Leo Messi jest nieznacznie lepszy, z tym, że próba, na której wykonuje rzuty karne, jest o wiele, o wiele większa, ponieważ Messi wykonał. 96 karnych w swojej karierze i 77 z tego trafił i to daje nam 80%, czyli o 2% lepszą skuteczność. A jak można sprawdzić, e, gdzieś ta skuteczność na tym poziomie to jest bardzo dobra skuteczność. 80% 4 karne na 5 strzelonych, tak w dużym uproszczeniu, to naprawdę całkiem niezły wynik. E, I przechodząc dalej. Do drugiego karnego dla Francji podchodzi Koman. Kingsley Coman, bardzo dobry zawodnik, świetna zmiana, ale on tego karnego nie strzela. I teraz, dlaczego uważam, że Francja miała jeszcze kilku niezłych strzelców na ławce, którzy może byliby pewniejsi. Oczywiście, wychodząc do rzutów karnego, to jest chwila, moment, kiedy jesteś pewny, bądź nie jesteś pewny tego, czy strzelisz ten rzut karny, jak się czujesz po meczu, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Kingsley Coman nie strzelał żadnego rzutu karnego w swojej karierze w trakcie meczu, przynajmniej nie znalazłem o tym danych, i on tego karnego nie strzela. No w zasadzie broni go Emiliano Martinez. Do też zresztą za chwilę przejdę. E... Dla porównania do drugiego karnego podchodzi kolejny pewniak, bo jest to Paulo Dybala. Paulo Dybala, 29-letni zawodnik AS Roma, na 32 wykonane rzuty karne strzelił aż 27, więc ma 84% skuteczności. E, I zapytacie, czy na podstawie przeszłości e, można by określać skuteczność i jakość wykonywania rzutów karnych? Uważam, że tak, bo. Jeżeli zawodnik w przyszłości był skuteczny w karnych, oczywiście może tego karnego nie strzelić. Patrz na przykład Robert Lewandowski na Mistrzostwach Świata ze świetną skutecznością. Natomiast, jakby klasa zawodnika i to, jak wykonywał karne, na pewno ma wpływ na to, w jakim stopniu, że, że tak powiem, powinniśmy mu ufać do strzelenia tej bramki. Więc. Zresztą ma to potwierdzenie e, po prostu w statystyce, bo e, gdyby było inaczej, to ten zawodnik po prostu zaliczałby zjazd i ta statystyka by malała. A taki Messi, taki Dybala, taki Mbappé utrzymują tą skuteczność na bardzo, bardzo podobnym poziomie. To nie jest to samo co na treningu. Natomiast, e, natomiast wychodząc na mecz, musisz zachować zimną krew i strzelić ten karny. Eee, ogólnie o rzutach karnych można by dużo opowiadać, ale skupiamy się tylko na tej serii. Więc po dwóch strzelonych yy, seriach mamy wynik 2 do 1 dla Argentyny. Do trzeciego karnego podchodzi Czułameni. Chua Aurelian Chuamani strzelał w swojej karierze jednego karnego i tego karnego nie strzelił. Na ekranie macie. Yy, obrazek tego jak, um, jaki to był karny e, z kim grali i żeby było ciekawie, bo za chwilę przejdę do Kolomłaniego e, jeżeli się nie mylę Czułameni i Kolomłani strzelali rzut karny w tym samym meczu, z tym że Kolomłani strzelił rzut karny, natomiast Czułameni tego karnego nie strzelił i żeby było ciekawie Kolomłani też strzelał tylko jeden rzut karny w swojej karierze i ten rzut karny trafił, zatem ma 100% a Czułameni ma 0% i w międzyczasie Trzeciego karnego strzela Paredes dla Argentyny. Paredes w swojej karierze strzelał 8 karnych, 7 strzelił, zatem aż 88% skuteczności. I decydującego karnego dla reprezentacji Argentyny strzela Montiel, który strzelał 9 karnych w swojej karierze i strzelił 9 karnych, zatem 100% skuteczności. I teraz tak, jeżeli porównamy sobie procentowo Eee, jakość strzelania zawodników rzutów karnych no to mamy e, 78% u Mbappé 100% u Colomwaniego czyli 2 e, razy po 0% czyli tak naprawdę mamy wynik e, no bardzo słaby natomiast jeżeli chodzi o Argentynę e, mamy 80%, mamy 84%, mamy 88% i mamy 100% co daje nam średnią, około 80% jakby tych zawodników. Że każdy z nich ma około 80% szans na to, żeby ten rzut karny wykorzystać. Dlaczego mówię, że Francja mogła być skazana na porażkę? Oczywiście, można było wybrać innych strzelców, wymądrzać można się po meczu, natomiast chciałbym zwrócić uwagę też na fajną statystykę. Nie mamy informacji o tym, jak strzelaliby karne Fofana, Kamavinga, jeżeli chodzi o Francję, Otamendi, Romero, Pecella, Akunia. To jest siedmiu zawodników z obu zespołów, którzy nie wykonywali rzutów karnych, tak samo zresztą jak Koman. Ehm, I nie mamy informacji o tym, e, czy strzelali, strzelali oni swoje karne w przeszłości, czy też nie, więc e, tylko trenerzy i koledzy z zespołu wiedzą, jak oni te karne wykonują. Natomiast jeżeli chodzi o obie reprezentacje, to rzuty karne e, strzelali dla Argentyny Enzo Fernandez oraz Lautaro Martinez. Enzo Fernandez ma 88% skuteczności, Lautaro Martino z 65% skuteczności. Zatem e, mieliśmy dwóch zawodników, którzy mieli fajną skuteczność, ale nadal strzelali ci, którzy byli najmocniejsi. Zwróciłbym jeszcze uwagę na jedną rzecz, że średnia wieku zawodników, którzy strzelali karne, to było 35 plus 29 plus 28 plus 25, zatem to jest 117 na 4. Średnia wieku 29-25, czyli ci zawodnicy średnio mieli prawie 30 lat. Zawodnicy z Francji oczywiście to nie ma znaczenia, ale po prostu zwracam uwagę, jaka była też różnica wiekowa że ci zawodnicy z Argentyny po prostu, być może przez to, że Messi strzelał, ale byli mm, wiekowo dużo bardziej doświadczeni. Jeżeli uważacie, że to ma wpływ, miało. Jeżeli nie, Trudno, natomiast Francuzi 22 czułameni, 23 Mbappé, 26 Koman i 24 Kolomłani, to jest 95 podzielić na 4, to jest 23,75 czyli do 24, czyli mamy 30 do 24, jeżeli chodzi o doświadczenie wiekowe. I jakby ostatni fragment przed bramkarzami, których omówię na sam koniec. Tiuram, Diassi, Konate to są zawodnicy, którzy wykonywali karne odpowiednio 25, 24, 23 lata i popisali się oni skutecznością 73%, 67% i 100%. Konate strzelał jednego karnego, więc ciężko gdzieś go tutaj wsadzić. Natomiast mamy Diasiego i mamy Tiurama, dwóch zawodników, którzy być może zaraz mieli strzelać piątego czy szóstego karnego, natomiast nie zostali wyznaczeni wcześniej. I tutaj po prostu się zastanawiam, czy taki Marcos Duram, który wykonuje rzuty karne w Borussia Mężczyzn nie wiem czy jako podstawowy zawodnik, czy tak się po prostu zdarzyło w jego karierze, ale prezentuje całkiem fajną liczbę 73%. Jasi, ok, strzelał tylko trzy karty, ale 2 na 3 strzelił, więc może ci zawodnicy po prostu mogli swojemu zespołowi bardziej pomóc. I na koniec, statystyka hmm, uważam, że też ciekawa. Dwóch bramkarzy, Loris contra Martinez. Loris, jeżeli chodzi o karne, które były wykonywane przeciwko niemu, zmierzył się z 25 karnymi. 21 z tych 25 to były bramki. Trzy razy zainterweniował: jeden strzał to było pudło, czyli prezentuje on 12,5% skuteczności obrony rzutów karnych. Martinez, 18 karnych, 14 goli, 3 interwencje, jedno pudło, zatem 17,6% skuteczności interwencji. Sprawdziłem sobie e, też bramkarzy rezerwowych. To paradoksalnie najlepszą liczbę dla Francji z dostępnych zawodników, z dostępnych zawodników miał Mandanda, prawie 37-letni bramkarz legenda Olimpiku Marsylia. 17 karnych wpuszczonych, 3 interwencje, no ale 15%. I za chwilę wrócę na, do reprezentacji Francji, bo na bramce u Argentyny mieliśmy prawdziwego kozaka, bo Rulli, Rulli, jeżeli się nie mylę, Real Sociedad ma bilans 19 karnych wpuszczonych, ale aż 7 obronionych. Z czego daje procent prawie 27% skuteczności obrony rzutów karnych. I na koniec taki smaczek. Mainan, który był niedostępny, kontuzjowany w trakcie rozgrywania turnieju, 30 prawie procent skuteczności na e, 24 karne, z którymi się mierzył, aż 7 obronił, czyli 30 prawie procent skuteczności obrony rzutów karnych. Taki króciutki materiał dzisiaj, ciekawostkowy. Mam nadzieję, że wszystkim podobał się finał, że podobał się również materiał. Zapraszam do obserwowania, subskrybowania. Mnie finał podobał się bardzo. Co prawda, kibicowałem Francji, natomiast nie ma to w ogólnym rozrachunku żadnego znaczenia. Ucieszyłem się bardzo, że była dogrywka. Bardzo podobała mi się gra Messiego, bardzo podobała mi się gra Mbappé. Ci dwaj zawodnicy robili takie show, że po prostu. Można tylko klaskać. No i co? Żegnam się i trzymajcie się, cześć.